Od 12 grudnia zapłacimy znacznie więcej za zwłokę w odebraniu auta odholowanego na strzeżony parking za wykroczenia drogowe. W myśl znowelizowanej ustawy to właściciele skonfiskowanych samochodów będą finansowo odpowiedzialni za ich holowanie i przetrzymywanie na powiatowym parkingu. Zmiana po usunięciu pojazdu z drogi w myśl artykułu 130a ustęp 1 i 2 to są przypadki takie, gdy kierowca kierował pojazdem w stanie wskazującym na spożycie alkoholu bądź bez uprawnień, bądź bez ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i tam jeszcze jest parę innych przypadków, na przykład pojazd za mocno obciążony, to w takich przypadkach pojazd będzie zatrzymany i przez policję i dyspozycję do usunięcia go na parking strzeżony i tam przechowywany. Czyli nie będzie mógł właściciel czy użytkownik kontynuować dalej jazdy. Za te i inne wykroczenia zapłacić będziemy musieli znacznie więcej. Odholowanie auta na strzeżony parking, który znajduje się w Świdnicy przy ulicy Zacisze 2, zapłacimy 450 zł. Każdy dzień pobytu pojazdu na parkingu to koszt 33 zł. Sprawa jest na tyle ważna, że przechodzi taki pojazd po nieodebraniu przez 3 miesiące, przechodzi po orzeczeniu sądu na rzecz powiatu, ale to po kilku miesiącach dopiero, ponieważ procedura postępowania sądowego również trwa kilka miesięcy, także z grubsza można policzyć, że jest to okres 6 miesięcy. Łatwo można policzyć, że taki półroczny pobyt auta na powiatowym parkingu może kosztować ponad 6 tysięcy złotych. Dlatego proszę wszystkich Państwa, żeby w momencie po zholowaniu, w jak najszybszym czasie, praktycznie niezwłocznie, odbierali te pojazdy, bo później będą rosły sumy w bardzo szybkim tempie i będzie trudno sprostać, żeby zapłacić to. A najlepiej po prostu nie dać sobie zabrać samochodu, czyli jeździć zgodnie z prawem, zgodnie z przepisami.